Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witam na konferencji prasowej po meczu Hydrotrack Radom WKS Śląsk Wrocław, zwycięstwo gości. Witam na konferencji pana trenera zwycięskiej drużyny, pana Olivera Widina oraz gracza Jakuba Musiała. Coach, what's your opinion about the game? The game was, we respect our game plan and I think that that was the reason why we make a positive result at the end of this game. In the first half, we have zero rebounds, but we shoot better. In the second half, some open shots we didn't make it. We wasn't intense like in second quarter, and that's the reason why we gave Radom to get back into the game. I think that I took Mushal to press conference because I think that he was the player who bring intensity in defense and give support and self-confidence to the experienced player to start play better, especially in defense. And in second half, we have 7 offensive rebounds instead of 0. And I think that's one of the reasons why we won the game. And also we play a lot of collective, because 24 assists, it says that we really share the ball and ball go from hand to hand, many open shots. I'm satisfied. Both offense, defense. Thank you so much. Thank you. Zuzanna, zawsze tu masz, proszę. Hopefully everything's going to be fine. If not, just let me know. Okay, sorry. Okay. Myślę, że przede wszystkim powodem, dla którego to był w ogóle ciężki mecz i w pierwszej połowie, pierwsza połowa była tą naszą gorszą, ale później zaczęło się wszystko przestawiać i zaczęło być coraz więcej otwartych rzutów. W trzeciej kwarcie ta gra była dosyć intensywna i Radom wrócił z powrotem do dobrej gry. Wziąłem tutaj zawodnika na konferencję, ponieważ uważam, że grał bardzo intensywnie w obronie i dał duże wsparcie zespołowi, dzięki czemu mogliśmy wrócić do dobrej gry. Później mieliśmy bardzo dużo asyst, dzieliliśmy piłkę pomiędzy sobą i dlatego wygraliśmy ten mecz. Dziękuję bardzo. Gracz nazywa się Jakub Musiał i jego teraz poprosimy o opinię po tym właśnie meczu po polsku. No, po pierwsze dziękuję trenerze. Po pierwsze należy pogratulować Hydrotrack Radom za bardzo dobry mecz. My zaczęliśmy ospale, wiedzieliśmy jak na początku będą grali, jednak niestety w pewnych sytuacjach się zagapiliśmy. Dopiero powoli po wzięciu przerwy na żądanie zaczęliśmy coraz lepiej grać. Jak mówił trener, obrona zaważyła tak naprawdę. Mimo to Hydrotrack Radom w drugiej połowie bardzo dobrze, agresywnie grał w obronie i w ataku, zdobywał punkty. Był dla nas to ciężki mecz na pewno, no, ale cieszymy się, że to wygraliśmy, bo walczymy dalej o playoffy. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania? Kuba, taki trochę mecz twój do specjalnych zadań dzisiaj. Nie do specjalnych zadań, nie. Trener dał mi jedno zadanie, po prostu wyjść na parkiet, dać się wszystko, bronić Obiego Trotera i Roda Kamfora, którzy są bardzo dobrymi zawodnikami. Dałem się wszystko, mam nadzieję, że dobrze wyszło. Cieszę się, że wygraliśmy. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania na naszych gości? No zatem dziękujemy bardzo. Thank you. And good luck. Thank you. Witam Państwa na drugiej części konferencji prasowej po meczu Hydrotrack Radom WKS Śląsk Wrocław. Była walka, emocje, piękne widowisko, no ale zwycięstwo w dniu dzisiejszym odniósł Śląsk Wrocław. Witam trenera Hydrotracku Radom, pana Roberta Witko oraz gracza Roda Kamfora. Panie trenerze, no nie udał się rewanż za pierwsze spotkanie. Dobry wieczór. Chciałem na początek podziękować kibicom za tak liczne przybycie do hali, za to, że nas wspierali nawet w tych trudnych momentach, gdzie szczegliwaliśmy 14 punktami pod koniec pierwszej połowy. Także duże dziękuję. Gratulacje dla Śląska. Grali bardzo agresywnie przez całe spotkanie i tu nasz przestój pod koniec pierwszej połowy kosztował nas duży deficyt i później musieliśmy oczywiście gonić. Była walka, było zaangażowanie, byliśmy blisko, żeby przełamać Śląsk, ale w kluczowych momentach, mimo że zbiórki, okej, przegraliśmy, ale mamy więcej ofensywnych zbiórek, to jednak te
te ich zbiórki okazały się kluczowe. Zawsze po tych zbiórkach potrafili nam zadać taki cios, który nas bolał, bo zawsze były jakieś punkty one, albo na przykład po dobrze bronionej akcji, albo gdzieś tam też ratowaliśmy piłkę z autu i przy minus 4 mogliśmy wprowadzić atak. Została piłka dla nich, także ciężki mecz. Przez większość czasu była walka, było zaangażowanie, było realizowanie założeń, także zawodnicy na pewno dali z siebie wszystko. Zabrakło niewiele, ale niestety rewanż się nie udał i przegraliśmy dosyć ważny mecz. Dziękuję bardzo. Rod, your opinion about the game? It was a hard-fought game. In the first half, they came out more aggressive and they executed better. Did everything better in the first half, but we fought back as well. We just didn't make enough plays at the end of the game to seal the win. Był to na pewno bardzo ciężki mecz. W pierwszej połowie Śląsk grał bardziej agresywnie, był lepszy niż my. Są to przede wszystkim główne powody, dla których przegraliśmy ten mecz. Dziękuję bardzo. Pytania przyjmę. Maciek, może teraz pierwszy. Trenerze płaci, tak jak trener podkreśla, walka zaangażowania, ale chyba po raz pierwszy w sezonie nie było w ogóle punktów zmienników ławki, tak? Zero punktów. No tak, pierwszy raz, tak. No, czyli co, ławka nie pomogła, tak? No nie pomogła, no, liczby nie kłamią, zero punktów z ławki, no, zdarzył się taki mecz. Oczywiście nie było zbyt dużo minut dzisiaj dla graczy z ławki. Taką podjąłem decyzję, gdy pojawiali się na boisku, no, nie wnosili zbyt dużo, więc... ale rzeczywiście, no, zero punktów to jest słabe osiągnięcie. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, ja tutaj ławki jeszcze, Maciej Biechowicz. Także jakby się zastanawiali po naszych 5 punktów, tylko gdyby to był, to było 8-8-8-7. Aha, gdyby z... tak, no ale to, tak, tak, zgadza się. No, ale Marcin naprawdę grał bardzo dobrze w ostatnich meczach. Bardzo równo, bardzo, bardzo duże wsparcie nam dawał z ławki. Łatał dziury na kilku pozycjach, także dzisiaj trafił się jemu w ten mecz. Ale Marcin grał w ostatnich meczach bardzo równo i nie mogę mieć podobnego pretensji. Grał swój mecz, miał rzuty otwarte, dzisiaj nie wpadało. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania może? Proszę bardzo. I have a question to Rob. What are your general opinion about the game? Was the second quarter the most important for the game, or it was just a general? In general, it was in general 4 points. It wasn't a big difference between you and. In the first half, in the previous games, even last game against Glavica, we kind of was slow in the first half, so we got to learn how to come out with more aggressiveness. And but overall, every quarter, every possession, overall, at the end of the game, is going to matter. Prosimy o przetłumaczenie pytania, a następnie odpowiedzi Roda. Pan tutaj spytał o generalną opinię na temat meczu i czy rzeczywiście druga połowa była tym powodem, dla którego przegrali mecz. A tutaj powiedział, że w poprzednich meczach również... W poprzednich meczach również był to ich słaby punkt i generalnie się z tym zgodził po prostu. Dziękuję bardzo. Czy mam jeszcze jakieś pytania? Adam, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.